Dwa miesiące temu puściłem swój pierwszy i na ten moment ostatni odcinek o Skibidi Toilet. Wyjaśniliśmy całą fabułę do odcinka 42, aczkolwiek od tamtego momentu wyszło jeszcze 19 odcinków i w dzisiejszym materiale wyjaśnimy sobie kolejne właśnie te 19 odcinków od 42 do 61 i zobaczymy kolejne działania wojenne u Skibidi Toiletów. Kilka ciekawych potyczek, zwrotów akcji i nowych rzeczy. No, generalnie będzie całkiem interesujące. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Zanim jeszcze zaczniemy, to wpadnijcie do mojej socjalki, Instagramka i całą resztę, a także na Spotify'a, ponieważ tam już niedługo ruszy taki mój trochę poważniejszy projekt od tego trolla, którego puściłem w czerwcu. Faktycznie będzie to coś dobrego i zrobionego na poważnie, więc możecie chwilę poczekać. Dajcie mi jeszcze trochę czasu, ale myślę, że gdzieś z końcem września możemy ruszyć z czymś faktycznie słuchalnym i fajnym. A tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Dobra, tak więc na czym to skończyliśmy ostatnio? Tak więc ostatnio stanęliśmy na odcinku 42, kiedy otrzymaliśmy jumpscare tego Skibidi Toileta z rękami. A więc teraz możemy przejść dalej już do odcinka 43. Tak więc wszystko zaczyna się od kameramenów, którzy siedzą na kiblach. Niekie to jest głupie stare, nie? Wraz z TV-manami i takim jednym wielkim TV-manem, który ma kilka telewizorów. I następnie dochodzi do kolejnej wielkiej bitwy o ziemię. Następnie przenosimy się do kolejnego odcinka, gdzie widzimy, jak bardzo Skibidi Toilety opanowały świat. Tutaj mamy chociażby dosłownie zniszczonego wielkiego Skibidi Toileta przy jakimś budynku przy górze. I chwilę później jego braci czeka dokładnie taki sam los, ponieważ dosłownie zostają oni zgnieceni przez gigantycznego TV-mana z jakimiś kosami z CS-a na plecach. I Ziemego okazuje się być totalnym szefem, ponieważ dosłownie masakruje, deklasuje wszystkie Skibidi Toilety, jakie w ogóle spotka i spotyka cały czas. Następnie staje naprzeciw całej armii i okazuje się, że on może być zupgrade'owany i montują się na nim inne głośniki, przez co niszczy coraz to kolejne tabuny Skibidi Toiletów, aż w końcu pod sam koniec coś mu się chyba nie podoba. No i kiedy tak sobie to teraz oglądacie i myślicie, co się dzieje, czemu on jest zbuntowany, czemu on walczy przeciw kameramenom i tak dalej, to generalnie ten speakerman jest pod kontrolą Skibidi Toileta, który siedzi na jego plecach i on jest zły, bo nie ma kontroli nad samym sobą, ale o tym dowiecie się trochę później. No i w ten sposób przechodzimy dalej do sezonu 15, który pokazuje kolejne działania wojenne pomiędzy kameramenami, całą resztą, a Skibidi Toiletami. I wszystko zaczyna się od tego epickiego ujęcia rodem z Call of Duty, gdzie swoją drogą po raz pierwszy w całym lore Skibidi Toilet widzimy postać ludzką. Co jest o tyle niesamowite, że nie zdarzyło się to nigdy wcześniej, no chyba, że chcecie podpiąć pod to kameramenów i całą resztę, no ale nie jestem pewien, czy to będzie aż tak bardzo fair. I właśnie w tym momencie okazuje się, że ten wielki, gigamocny TV-man z poprzedniego odcinka walczy z gigamocnym speakermanem, który także pojawił się pod koniec tego odcinka, w sensie tamtego. No i no cóż, tą walkę zdecydowanie udaje mu się wygrać, ponieważ speakerman ucieka, aczkolwiek powróci już niedługo. I wszystko kończy się dość ponurym akcentem w momencie, kiedy okazuje się, że ten TV-man dalej nie jest zbyt zadowolony, po czym dosłownie rozpływa się w powietrzu. I w następnym odcinku widzimy ciąg dalszy tej sytuacji, kiedy speakerman ucieka, a TV-man go goni, aczkolwiek w tym momencie na miejscu pojawia się jeszcze większy Skibidi Toiletów, i wsysa do siebie dosłownie mniejszych kameramenów, aczkolwiek zostaje dosłownie tak jakby zmasakrowany przez wielkiego TV-mana, który w sumie nie boi się niczego, bo jest on jest overpowered na wszystkich, OP za mocno. I w kolejnym odcinku widzimy znowu kontynuację tej sytuacji, kiedy speakerman ucieka, a TV-man stara się go złapać. I tutaj dochodzi do jednego z największych twistów popularnych, ponieważ dochodzi do epic fightu pomiędzy tym mega TV-manem a G-manem, czyli królem Skibidi Toiletów. I początkowo G-man nie ma szans, ponieważ TV-man dosłownie go masakruje, aczkolwiek po chwili na miejscu pojawia się Skibidi Toilet z piłą tarczową, który odcina jego głośniki.
aczkolwiek TV-Man szybko go pokonuje, po czym staje do trochę bliższej konfrontacji z G-Manem. I już prawie ma go pokonać, kiedy nagle na miejscu pojawia się Speakerman, który wbija mu nóż w matrycę, a następnie G-Man dobija go. A mogło być już tak pięknie w tym momencie. Nie wiem, hashtag Speakermanów JS na bank. Jebać Speakermanów, chłopaki. Aczkolwiek skumajcie to, co dzieje się później, ponieważ przez te zgliszcza dalej maszeruje jakiś jeszcze inny Skibidi Toilet, którego nie widzieliśmy nigdy wcześniej, a Speakerman ucieka. Następnie G-Man odstrzeliwuje gościa, który to wszystko nagrywał, a następnie widzimy ludzką postać, która podnosi kamerę tak jakby. Ciekawie. I w ten oto sposób przechodzimy do sezonu 16, który rozpoczyna się rzutem oka bądź kamery na dalsze działania wojenne, tym razem w nocy. No jak widzicie, jest mega grubo, miasto płonie i w ogóle jest mega epicko. Nagle ziomek wyjmuje... Początkowo myślałem, że to jest ten gun z Portala 2, ale nie, to nie jest gun z Portala 2 i za jego pomocą uwalnia innego kameramena i nagle zaczynają dominować w tym starciu. No, niestety do momentu, w którym, a jakże, na miejscu pojawia się jeszcze mocniejszy Skibidi Toilet, tym razem z piłą tarczową, która jest stara jakąś połową jego ciała. I oczywiście on ze wszystkimi wygrywa. Następnie kameraman budzi się i widzi dalej walące się miasto, także G-Mana w takich szybkich okularkach, który przelatuje nad miastem i niszczy je jeszcze bardziej. Następnie ziomek zostaje zaatakowany przez Skibidi Toileta, aczkolwiek po chwili na miejscu pojawiają się nowi TV-meni, którzy są na tyle mocni, że za pomocą światła, które mają, są w stanie spowodować jakieś samo zapalenie, samo zapłon takiego Skibidi Toileta. A później za pomocą znowu innej umiejętności niszczą tego z wielką piłą tarczową, a pod koniec nawet teleportują się z kameramenem z tego miejsca. I no, jest grubo. Następnie okazuje się, że baza kameramenów zostaje zaatakowana w dość mocny sposób. Poznajmy chociażby nowego Skibidi Toileta, który zieje ogniem. No generalnie w tym momencie działania wojenne w ogóle nie przypominają inwazji Skibidi Toiletów jeszcze z pierwszych odcinków tej telenoweli. No aczkolwiek jak możecie się spodziewać, kiedy już jedna strona wygrywa, nagle pojawia się dużo mocniejszy przedstawiciel strony przeciwnej. I tak, na miejscu pojawia się... W sumie nie wiadomo, co to w ogóle jest, nie wiem, jakiś mega mocny Speakerman czy coś, który rozwala wszystkich i... No i wygrywają. Znaczy w sumie nie wiadomo, co to dokładnie jest, pojawia się... Cokolwiek to jest. On też ma kilka ciekawych możliwości, między innymi wali taką wielką wiązką energii ze środka. Ponadto potrafi przyciągać Skibidi Toilety i tak, jest najmocniejszym gościem w całej fabule obecnie i pokazuje, żeby zostawił suba. Tak, jak zostawiłeś, to dobrze. Swoją drogą, to jest ultra śmieszne, jak oni wszyscy pokazują ten palec w górę. To znak, żebyś zostawił lajka pod tym filmem, stary, nie? Bo wiem, że tego nie zrobiłeś, ale oni mówią, żebyś zostawił, więc bądź jak kameraman, lajkuj filmy, stary, nie? Tak więc następnie mega mocny gość leci nad miastem i miażdży każdego Skibidi Toileta, jakiego spotka. Masakruje wszystkich, on ma nawet taki młot fajny, nie? I no patrz, co on może z tym zrobić, człowieku, to jest... To jest to. Tamten TV-Man, który był taki mocny, to jest nic. To jest nowy, najmocniejszy ziomal i generalnie Skibidi Toilety pewnie nie mają szans. Następnie akcja skacze do pewnego kameramena, który budzi się zmasakrowany bez ręki i za chwilę ma zostać dobity przez Skibidi Toileta, takiego już faktycznie uzbrojonego, no chociaż wszyscy już tacy są obecnie. No aczkolwiek zostaje uratowany, a następnie na miejsce przylatują helikoptery na kształt kamer. Taki kameraman helikopter, nie? Z tym mega mocnym ziomkiem, który wypuszcza z siebie załogę nowych kameramenów w pięknych krawatach i białych koszulach.
Ponadto pojawia się tutaj kolejny z tych nowych kameramenów, którzy mają inną, świeższą, lepszą kamerę, pewnie z lepszą rozdzielczością. Jak się okazuje, ma także zupełnie nową funkcję, ponieważ może namierzyć KBD toilety i zacząć do nich snajpić. Wow. Najpewniej w tym momencie, chociaż KBD toilety są naprawdę mocne, to pewnie nie mają szans. No, pewnie ta. I następnie widzimy kolejne gigamocne działania wojenne, które zdecydowanie wygrywają kameramani, no speaker menu i tak dalej, ale pamiętacie, jak mówiłem wam, że dominacja trwa tylko i wyłącznie do momentu, kiedy nie pojawi się jakaś nowa, mocniejsza postać ze strony przeciwnej? I tak jest, pojawia się tutaj nowy Skibidi Toilet, który jest, kurde, jakąś Eleven ze Stranger Things, bo ma moce telepatyczne, jest czarodziejem, wróżbita Maciej. Dziś w nocy będzie ciemno. I tego kolegę już jest sporo ciężej ubić i udaje mu się uciec. Chyba. Nagle na miejscu pojawia się jakiś nowy czołg od kameramenów, który też najpewniej będzie giga mocną rzeczą i pewnie będzie niszczyć każdą toaletę, jaką spotka. I następnie chce przenosić się w zupełnie inne miejsce, gdzie dowiadujemy się, że że kameramen nie może siedzieć na skibidi toilecie. Najpewniej jest to bezczeszczenie zwłok i jest to zabronione. W takim razie pytanie, jak nazwać to? Ale trzeba przyznać, że naprawdę ładnie go poskładał. No, generalnie w tych odcinkach widzimy totalną dominację kamer. Przynajmniej do tego momentu, kiedy nagle zaczyna ktoś do nich snajpić z krzaków. Rok. No i generalnie dość szybko chyba udaje się tego kogoś pokonać, TV-manowi. I w tym momencie mam teorię, patrząc na zachowania kameramenów i to, co robią TV-meni. Strzelam, że kameramani simpują do TV-menów. Widzimy to w tym momencie, tak? To jest najbardiej fascynująca teoria od czasów, nie wiem, teorii zemsty we FNAF-ie. Ale cóż, zobaczymy, co w tych fascynujących działaniach wojennych wydarzy się za moment. Następnie chcę przenieść się w zupełnie nowe miejsce. Do jakiegoś pustynnego kraju. Tam jeszcze nie widzieliśmy skibity toiletów, ale jak się okazuje, inwazja zaszła nawet w to miejsce. Dokładnie. No i tak, nagle na miejscu pojawia się jakiś trójgłowy statek skibidi toiletów, który nie wygląda jak toaleta, to jakaś wanna czy coś. I ma 5 rakiet, więc już widzicie, w którą stronę to podąży w tym momencie. No aczkolwiek nie do końca, ponieważ zostają oni zmasakrowani przez giga gościa. Wiem, że on nie nazywa się giga gość, ale mówię w ten sposób, bo tak jest trochę śmieszniej, trochę łatwiej, trochę lepiej generalnie. Czego nie można powiedzieć o tych helikopterach z kamerami, które same są masakrowane. Póki co jednak mimo wszystko zdaje się, że kameramani wygrywają do momentu, aż faktycznie pojawia się tutaj ten najmocniejszy nowy skibidi toilet, czyli jakiś ala zombie czy coś, ponieważ mamy tutaj czaszkę z takiego bardzo ostranego kibla, który tak na marginesie też zostaje rozwalony przez giga gościa. No i później jak chce przenosić się w inne miejsce do cokolwiek on mu robi, gdzie skibidi toilety dalej są dosłownie usuwane z powierzchni ziemi, do momentu, kiedy okazuje się, że czołg został zniszczony przez skibidi toilety. Jak się okazuje, w tym momencie wreszcie przychodzi jakieś prawdziwe, większe wyzwanie i jest to powracający, zbuntowany speakerman z poprzednich odcinków, który, jak pamiętacie, zabił mocnego TV-mana, wbijając mu nóż w matrycę. Jakkolwiek to nie zabrzmi. No i co tu dużo mówić, ten zaczyna dosłownie niszczyć kameramenów i całą resztę. W kolejnym odcinku wreszcie dochodzi do wyczekiwanej batalii pomiędzy giga gościem a mega speakermanem. Swoją drogą, ten doczekał się jakiegoś upgrade'a i teraz jest mocniejszy niż był wtedy. No ale nie trzeba było długo czekać na to, aby stwierdzić, że giga gość zdecydowanie go dominuje. Na chwilę natomiast walka niestety spada na inny tor, kiedy giga gość zostaje zaatakowany przez jakiegoś innego wielkiego skibidi toileta, a zbuntowany speakerman już próbuje go zakończyć, kiedy nagle dochodzi do jakiegoś sabotażu przez małego kameramena.
Już ciężko mi się ich rozróżnia, ale jest dobrze. No i niestety z tym kameramenem, no, nie dzieje się najlepiej. Pokój jego duszy. Swoją drogą, w tym momencie nawet okazuje się, że Skibidi Toilety stworzyły dla siebie słuchawki albo swego rodzaju, nie wiem, wygłuszenie, aby nie słuchać speakermenów czy coś. Ostatecznie ten zostaje pokonany przez giga gościa i ten wraca do walki. No aczkolwiek, jak niestety mogliście się już spodziewać, wszystko kończy się w taki sposób, że nagle na miejscu pojawia się mocniejszy Skibidi Toilet z czterema wielkimi ostrzami, którymi przebija giga gościa. No aczkolwiek ten i tak jest na to zbyt fajny i nic sobie z tego nie robi. Ostatecznie zbudowany speakerman zostaje pokonany przez TV-mana, czy tam TV-mękę może, a także giga gościa tak ex aequo na spółę. I przez chwilę na miejscu pojawia się G-man, który trochę się obsrał i uciekł. Można i tak. Okazuje się zresztą, iż przez cały ten czas Speakerman nie był zbuntowany, a był kontrolowany przez tego Skibidi Toileta, który cały czas siedział mu na plecach. Starym na plecach. Wtedy w tle nawet przygrywa ta smutna muzyczka i jak się okazuje, Speakerman już jest dobry, elegancko. Następnie chcę przenieść się w inne miejsce, gdzie Skibidi Toilety już totalnie dominują nad kameramenami, tak bardzo, bardzo. No, aczkolwiek do akcji nagle wraca Speakerman, który rozwala ich wszystkich. Jak się okazuje, wraca. On jednak będzie dobry. Planuje dosłownie odkupić swoje winy. I ten okazuje się być totalnym szefem, niszcząc dosłownie wszystkich. Następnie ucieka z tego miejsca, jak się okazuje, giga gość ciągle go poszukuje. Następnie jak przenosi się w zupełnie inne miejsce na świecie, w jakiś, no nie wiem, w jakimś europejskim kraju na oko. I tutaj pojawia się kolejny mocny Skibidi Toilet. I ten zostaje pokonany przez Speakermana i giga gościa, zasadniczo wszyscy zostają, więc klasa. I w tym pięknym momencie nagle okazuje się, że oboje stają się świetnymi, pięknymi przyjaciółmi i powinniśmy brać z ich przykład. Najpierw się pokłócili, bo jednego odkleiło. Teraz wszyscy się lubią, każdy na nich patrzy i po prostu piękna jest ta scena. Yo, potężna sztama nawet miała tutaj miejsce. Pięknie jest, po prostu nie mogło być lepiej. I następnie rozpoczyna się sezon 20. I coś przeczuwam, że już niedługo miejsce będzie miało ostateczna bitwa w tym świecie. Ponieważ tutaj widzimy kilku szpiegów, kameramenów, którzy szpiegują G-mana, do którego właśnie przyleciał ten telekinetyk i daje mu raport o tym, co się dzieje. I G-man nie jest zadowolony. Aczkolwiek jak się okazuje, nie do końca, ponieważ G-man zostaje zdradzony i zaatakowany przez inną postać, znowu od Skibidi Toiletów, która zostaje zaatakowana przez jakiegoś dziada w lepszym Skibidi Toilecie, który wydaje się być już totalnym szefem i najpewniej ciężko będzie sobie z nim poradzić. To jest taki imperator, tamten to był, no nie wiem, Vader dla porównania. No i tak najprościej mówiąc, ten mówi im, żeby zbastowali bajerkę i się wypchali, a G-man jest zadowolony, bo stary stanął w jego obronie. Dzwonię po starego, masz przesrany.
No, serdecznie stary trochę się podkurza i ziomki mają trochę przesrane. Aczkolwiek jak się okazuje, wszystko to było tylko i wyłącznie nagraniem, które oglądają w tym momencie inni kameramani i dowiadują się o tym, co zadziało się w szeregach SkiBD Toiletów. I w tym momencie już prawdopodobnie jesteśmy przed gigawpierdem, który otrzymają SkiBD Toilety w kolejnych odcinkach. No i ostatnim odcinkiem so far jest odcinek 61, który zebrał 40 milionów wyświetleń. Chore jest, jakie SkiBD Toilet robi wyświetlenia, ale okej. W tym odcinku dowiadujemy się, że nawet w świecie SkiBD Toiletów jest klon Sokratesa, który może nie je mu humorów, ale jest dość mocnym SkiBD Toiletem. Generalnie dobrze strzela i jest dość mocny, aczkolwiek na miejscu pojawia się speakerman w słuchawkach, który wali jakimiś przesterami i generalnie składa go. Mu dosłownie wbija noże w oczy i go tam niszczy. Wow. A generalnie dochodzi do czegoś całkiem ładnego i jak się okazuje, wszyscy są z tego powodu bardzo to jest głupie po prostu. No i w tym momencie SkiBD Toilet so far się kończy. Stanęliśmy w odcinku 61 i doszliśmy tutaj z odcinka 42. Przeszliśmy łącznie przez 5 sezonów. No i cóż, jest naprawdę ładnie. Zobaczymy, co będzie na nas czekać w kolejnych sezonach. Tak więc niestety w tym miejscu musimy już zakończyć, ponieważ nie mamy żadnych nowych odcinków do analizy. I generalnie te SkiBD Toilety trochę stają się takimi nowymi backroomsami. Ale zobaczymy, jak ten projekt wyewoluuje z czasem. Tymczasem trzymajcie się. Cześć.